Walcz o wiarę. Nauczanie domowe, 25 września. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, wersety od 11 do 16. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Pośród zaleceń, by podążać drogami sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, wytrwałości i łagodności, Paweł akcentuje ścieżkę wiary. Mówi wprost do swojego ucznia: walcz o wiarę. I to jest główne przesłanie, które możesz dzisiaj z tego słowa wziąć do swojego serca. Walcz. Zmagaj się. Zdobywaj. Przyjmuj. W jaki sposób zatem można walczyć o wiarę? Potrzebujesz na pewno spotkania z tym, który jest osobą, której wierzysz, czyli z Chrystusem. Chodzi przede wszystkim oczywiście o rozmowę, o modlitwę, o sposób, w jaki ta wiara może zostać umacniana przez samą osobę Zbawiciela. Po drugie, czytaj Słowo, rozważaj je, skupiaj się na nim, ucz się go na pamięć. Po trzecie, uczestnicz w Eucharystii, w liturgii. Chodzi tu bowiem o wchodzenie w misterium. Sakramenty, obrzędy mają właśnie taki cel. Ty masz wejść w misterium Boga. Rób to. Bądź tam uważny i zaangażowany. Pozwól się wciągnąć Bogu. Po czwarte, przyjmuj ciało Pańskie. To jest karmienie się samym życiem, ciałem naszego Pana, tym, który wskrzeszony również nam daje życie wieczne. Karmi nas po drodze do swojego domu. Potem można zalecić czytanie dobrej literatury, dobrych komentarzy, opracowań. Potrzebna jest też rozmowa z mądrymi, wierzącymi i chętnie dzielącymi się swoim doświadczeniem osobami. I w końcu można powiedzieć o słuchaniu świadectwa. Słuchaniu w znaczeniu takim, że możesz patrzeć na świadków wiary, ale też słuchać tego, co mówią, jak pokazują swoją drogę wiary, bo to też umacnia ciebie, podnosi na duchu, daje perspektywę. Wiara otwiera ci drogę do wieczności, ale równocześnie wiara to brama, przez którą do twojego serca płynie życie Boże. I o tym święty Paweł tutaj mówi. Mówi wprost: walcz o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Ta walka jest połączona z życiem. Wiara jest połączona z tym strumieniem, który do twojego serca dociera. Zadanie zatem na dzisiaj. Pomyśl, który z tych sposobów może jest za mało obecny w twoim sercu, w twoim życiu, w twojej codzienności. Ta walka o wiarę może powinna przybrać charakter, którego do tej pory było zbyt skąpo u ciebie. Wymieńmy to jeszcze raz. Modlitwa, czytanie słowa, liturgia, przyjmowanie ciała Pańskiego, czytanie dobrej literatury, rozmowa z innymi wierzącymi i słuchanie świadectwa.
Który z tych elementów powinieneś bardziej dzisiaj zaakcentować? W tej walce o wierze, w tej walce o wiarę. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.